Jest to akcja charytatywna w ramach akcji Świąteczny Czas Pomagania Debe Schenker, prowadzona przez oddział Małeszewice. W tym roku pomagamy dla schroniska zwierząt Azyl w Białej Podlaskiej. Pomysł wziął się z chęci pomocy dla schroniska dla zwierząt i kontaktami z wolontariuszami, a także z panem Markiem. Tak, dzisiejsza akcja jest połączona z sportem i rekreacją. Chcieliśmy połączyć wrażliwość, jaką mają dzieci w stosunku do zwierząt, połączenie rekreacji z opieką nad zwierzętami. Jestem bardzo dumny z tego, że udało się zaangażować wielu interesariuszy. Jak wspomniałem na wstępie, zarówno burmistrz miasta Terespol, jak i Miejski Ośrodek Kultury, ale co mnie bardzo cieszy, także w rozgłosieniu akcji zaangażowały się tu lokalne firmy. To pokazuje, jak wielu ludzi, dobrych ludzi mieszka w Terespolu i w okolicach i jak wrażliwi są to ludzie. Więc bardzo dziękuję wszystkim.